od kilku miesięcy w Polsce dzieją się bardzo niedobre rzeczy. Kolejny wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie jest wykonywany. Nawet jest zapowiedź, że nie zostanie opublikowany, a to jest już jest łamanie prawa. I musimy jako Polacy wychodzić na ulicę i mówić, że tak dalej być nie może, że w Polsce obowiązuje konstytucja, że demokracja to jest szanowanie prawa i musimy stać na straży tego prawa. Dlaczego minister Ziobro boi się opublikować tego wyroku Trybunału? Dlatego, że musiał przyznać się do błędu, do tego, że złamano prawo, że złamano konstytucję i że Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę chce podporządkować sobie wszystkie instytucje w kraju. Dopóki nie przyznają się do tego, że tak nie można działać i nie cofną się o krok, Polacy będą wychodzili na ulicę. Jakie konsekwencje może mieć to dla partii rządzącej nieopublikowanie tego wyroku? Kiedyś Polacy to osądzą, bo nie można bezkarnie łamać prawa, bezkarnie nie można łamać konstytucji i nie mogą politycy stawiać się ponad konstytucję. To jest po prostu zbrodnia na demokracji. Czyli finał tego może być dopiero w następnych wyborach? Na szczęście mam nadzieję, że Polacy bardzo mocno to osądzą.